wakacje deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Wakacje deszcz, jak dziecko biegnę wśród drzew. Łapię tlen, znowu wiem, czego chcę. Jakub Skorupa po raz pierwszy na koncercie w Koninie. W ogóle po raz pierwszy w Koninie. Po raz pierwszy w Nigdy ogóle w Koninie. Nigdy w życiu nie byłem w Koninie, a już mi się podoba. Już ci się podoba? No to ja się totalnie cieszę. Mieliśmy tak zakończyć wywiad generalnie, że... No, szybko nam poszło. Że wiedziałam, że chcesz, żeby to szybko poszło. Ale tak mówiąc poważnie, tuż przed koncertem rozmawiamy. Ja już miałam okazję uczestniczyć w próbie i wiem, że to będzie magia. Ale muszę cię o coś zapytać, bo często w wywiadach podkreślasz, że dzisiejsi 30-latkowie mają trudno. Że to są takie trochę ciężkie czasy. I myślisz, że twoja muzyka i w ogóle ty, jako Jakub Skorupa, inaczej byś funkcjonował, gdybyś żył w zupełnie innych czasach niż teraz, kiedy jest nacisk, kiedy jest taki pęd totalny? Nie wiem, w sensie, wiesz, pewnie ludzie z innych pokoleń, innych czasów mieli swoje naciski, swoje pędy i tak dalej. I pewnie byłoby po prostu inaczej, ale czy lepiej, czy gorzej, to ciężko powiedzieć. Zresztą nie wiem, czy ja zawsze mówię prawdę w tych wywiadach, więc... No, ale ciężko powiedzieć po prostu, wiesz. Pewnie nasi rodzice mieli swoje jakieś tam tematy, z którymi się zmagali, i nasi dziadkowie mieli zupełnie inne tematy i do tego się w ogóle nie da porównywać. Więc myślę, że to, o czym ja mówię w piosenkach, to są rzeczy dla mnie jakoś tam istotne, ale czy by było lepiej w innych czasach? Trudno mi powiedzieć. No. W sumie nie wiem, czy odbiegłem od pytania, trochę mi uleciało, ale... Coś ciągnie mnie w dół. Co jeśli ja tylko gram na czas? Mi się podobało jedno zdanie, jakie gdzieś wynalazłam w internetach, że ty tworzysz swoją muzyką soundtrack do życia dzisiejszych właśnie 30-latków. I cały czas gdzieś tam będę lawirować wokół tego, bo ta twoja kariera to też już była kariera, sam to zresztą podkreślałeś w wywiadach, nie takiego 18-letniego szczyla, tylko kogoś, kto już dojrzale podchodził do tematu, kto wiedział, co chce zrobić, bo ty byłeś pewien swojego albumu. Tak. Chociaż gdzieś odchodząc z korporacji, wyjeżdżając z Wielkiej Brytanii, nie byłeś pewien do końca, jak ta kariera i to wszystko popłynie. Znaczy ja w ogóle nie myślałem, że to będzie jakakolwiek kariera, jeśli mówisz o muzyce. Ja po prostu chciałem nagrać płytę i ją wrzucić sobie do internetu i... Nie wiem, czy to jest dojrzały album. No, może jest trochę bardziej dojrzały, niż by był, gdybym go napisał, mając 20 lat, ale na przykład ja sobie bardzo cenię twórczość dzisiejszych 18 czy 20-latków, bo wydaje mi się, że oni mają o wiele bardziej otwarte głowy niż ja miałem, kiedy miałem 18 czy tam 20 lat. Więc to znowu jest bardzo takie relatywne. Ja chyba po prostu potrzebowałem czasu, żeby zadebiutować z moim materiałem, żeby te piosenki w ogóle powstały. Więc, no a że wszystko płynie, no nie, to się jakoś tam toczy. Się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w Koninie, w życiu bym się tego nie spodziewał. Ja też. Myślałem kiedyś, żebym może do Konina przyjechał po prostu... wakacyjnie, ale okazało się, że przyjechałem na koncert. No. Naprawdę myślałeś wakacyjnie? Czy kłamiesz? Czy to jest ten motyw, kiedy artysta kłamie w wywiadzie? Zmieniamy świat, więc opanuj te frustracje. Po czwartej kawie mówisz lekko niewyraźnie. To duża firma, więc myślimy raczej stadnie. Więcej uśmiechu, przecież tak tu kurwa ładnie. Ale dzisiaj mi powiedziałeś, że masz jeszcze jedną wycieczkę w planach, zanim opuścisz nasz tutaj region. Tak. Jedziemy jutro rano do Lichenia zobaczyć, co tam się dzieje.
Nasz basista Karol stwierdził, że może tam zainwestuje w coś, więc no wiele się może wydarzyć jeszcze. Może będziemy częściej wracać w te okolice. Nie? No ja mam nadzieję, już mówiąc tak całkiem poważnie, mam nadzieję, że będziesz tutaj wracał, ale jeszcze wrócę do twojego albumu. Mhm. Jak długo trwał proces tworzenia tej płyty? 33 lata. 33 lata. Nie, no 33 lata, w sensie ja pamiętam dokładnie, jak napisałem piosenkę, która otwiera ten album, czyli Zeszyt Pierwszy, i tam jest ta piosenka 33 lata intro. I napisałem ją w moje 33 urodziny. I chyba przez dwa lata, czyli pomiędzy moim 33 a 35 rokiem życia, pracowaliśmy nad tą płytą. Albo ja pisałem piosenki na tą płytę, czyli to były tak naprawdę dwa lata pomiędzy tym, kiedy powstała ta, w sumie jedna z pierwszych piosenek, które się znajdują na płycie, a pomiędzy momentem, kiedy w ogóle chyba płyta się ukazała, albo ukazał się pierwszy singiel. Także to nie jest tak, że ja pisałem te piosenki przez całe moje życie, czy coś takiego. Po prostu jak wróciłem z Londynu, to był chyba 2018 albo 2019 i pisałem sobie piosenki. W końcu przyszły te moje 33 urodziny i stwierdziłem, że no może coś z tym zrobię. No i nie wiem, i robię. No i jest dobrze, bo są nagrody i są kolejne nominacje. Głuchy telefon, poza tym nic więcej. Ty teraz milcz, ja tymczasem się rozpędzę. Ja akurat byłam pewna tej nagrody Empiku, tak już totalnie, no totalnie. To ciekawe, to bardzo ciekawe, bo ja się zupełnie nie spodziewałem właśnie tej nagrody odkrycia roku bestsellerów Empiku. Też powiedziałem potem członkom jury, że to bardzo taka odważna decyzja, bo jednak to jest dosyć niszowa muzyka, dosyć taka alternatywna i to jest w ogóle super, że z czymś takim, co nie jest masowym produktem, można gdzieś też trochę zaistnieć i zostać docenionym, bo o ile nie robimy tego jako artyści dla nagród, to jednak jest to w jakimś sensie spoko i miłe, kiedy się coś takiego wydarza. Chociaż ja rzeczywiście do momentu, kiedy nie usłyszałem swojego nazwiska na tej gali bestsellerów, to nie miałem pojęcia, że to ja będę. Bardziej bym się spodziewał, że to będzie Daria ze Śląska. I bardzo jej też kibicowałem. Zresztą w ogóle całe to grono było wspaniałe i każdy, kto był nominowany, zasługiwał na tą nagrodę. Także, no nie wiem, bardzo się cieszę, że to ja, ale też nic by mi się nie stało, gdybym to nie był ja. No. A ja powiem ci szczerze, że nie posiadam telewizora i specjalnie wybrałam się, jak była transmisja, bo to w TVN-ie bodajże była transmisja bestsellerów. Pojechałam i mówię, i siedziałam cały czas i mówię, na bank skorupa. Także ja miałam tę wiarę. Ty, mój ojciec i jeszcze parę może osób. Mój menadżer chyba wiedział wcześniej, ale co jeszcze mi nie powiedział. Dobrze, miałeś niespodziankę. Miałem i to było takie no. Naturalne. Ostatnie pytanie, bo wiem, że jeszcze musisz złapać oddech, bo dzisiaj przed tobą jeszcze koncert tutaj w Koninie. Powiedz mi, bo ja też miałam okazję w życiu zetknąć się z Wielką Brytanią, z kulturą. Czy ty tęsknisz za tym krajem? Czy czasami ci brakuje? Na pewno. Jest coś takiego, szczególnie w Londynie, że to miasto bardzo przyciąga. I ja parę miesięcy temu też byłem na parę dni odwiedzić w ogóle rejony, w których mieszkałem. No i czuję wielki sentyment do tego miasta, szczególnie do tej kultury takiej muzycznej, gdzie tam wiesz, gdziekolwiek nie pójdziesz, czy to w dzień tygodnia, czy w weekend, to ta muzyka jest wszechobecna i można sobie chodzić na koncerty i słuchać muzyki. Więc nie wiem, ja lubię tam wracać, lubię też to, że jak się wchodzi w Londynie do pubu, to jest dużo browarów do wyboru.
I no, więc może dobrze, że wróciłem, bo jednak chyba piwo lubię za bardzo, więc no. A to jest akurat dobry kraj, tak? Potwierdzam. Bez lokowania produktu. Jakub, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również. Kilka godzin, nawet chyba dwie, dzielą nas od dzisiejszego koncertu i mam nadzieję, że będziesz wracał do Konina na koncerty. No też mam taką nadzieję. A przynajmniej do Licheniu na... zobaczmy, co tam jest. To zorganizujemy w Licheniu. No. Dzięki bardzo. No, dzięki. Thank you.